z kruszonką, lukrem albo opruszone cukrem pudrem. W nowoczesnym wydaniu albo w domowym, babcinym. Podłużne lub okrągłe, wypełnione po brzegi owocami albo z przewagą ciasta. Dzisiaj jest w czym wybierać, bo jagodzianka obchodzi swoje święto. I choć dale lasu nie są w tym roku zbyt obfite, to cukiernie i piekarnie przygotowały się na czczenie tej wyjątkowej daty w kalendarzu. Magda Sincewicz. Pogoda nie była dla nich w tym roku zbyt łaskawa. Przymrozki i gwałtowne burze, a potem upały wystawiły na próbę te leśne owoce. Mimo to pojawiły się na straganach, choć w mniejszych ilościach i wyższej cenie. Bardzo sucho w lesie było. Sucho, przymrozki. W tym roku to jest w ogóle ewenement. Ich ceny wahają się w granicach od 20 kilku do prawie 50 zł za kilogram. Z dylematem, jak je wykorzystać, nie wahali się cukiernicy, bo przecież dzisiaj święto jagodzianki. To już drugi raz. Jego inicjatorką jest znana dziennikarka kulinarna Barbara Starecka. Jak widać, warto było wprowadzić je nieformalnie do kalendarza, zaraz obok imienin jagody. Duże smaczno, duże podobające. Bardzo. Dzisiaj witryny w cukierniach uginają się od jagodowych przysmaków, bo to nie tylko jagodzianki, ale też ciasta, ciastka, pączki i pierogi. Nieważna w sumie forma, a to co w środku, bez względu na to, jakie wywołuje skutki. Za to, że mają świeże leśne jagody i ten smak masła, no to naprawdę za to kocham. Zwłaszcza jak się je też jagodzianki z rodziną albo z jakimiś fajnymi ludźmi, to wszyscy jesteśmy brudni i się cieszymy z tego. Świętujmy zatem.